already know what you're trying to say. Say that you a baller and I see you trying to holler, but that ain't how it's right up. Hej kochani, witam was w kolejnym filmiku z serii Back to School i dzisiaj mam dla was filmik, co jest w moim plecaku. Może najpierw zacznę od plecaka samego. W ogóle ten plecak zostawiam sobie również na ten rok, bo on jest też z tamtego roku. Jest on z Vans, jak widzicie tutaj po znaczku. Pokażę wam tutaj, co mam oprócz książek i zeszytów. Tak więc idziemy po kolei od tej największej kieszonki tutaj, co mam. Na początku noszę kosmetyczkę, w której mam zwykle jakieś chusteczki i takie inne rzeczy. Nie jakieś tam, wiecie, kosmetyki, pudry i tak dalej, bo absolutnie się do szkoły w ogóle praktycznie nie maluję, tylko czasami ten krem BB. Tak więc mam tego kosmetyczkę, ewentualnie tutaj wrzucę Baby Lips. Tak więc taka mała kosmetyczka. Następnie mam mój ukochany piórnik, który ostatnio wam pokazywałam w holu, który jest po prostu przepiękny. Zobaczcie, już go wypełniłam nawet. O, tak wygląda. Sporo rzeczy się w nim zmieściło. Noszę tutaj taką jakby teczkę z przedziałkami. Jak wiecie, nie wiem czy wiecie, ale ona jest naprawdę bardzo ciężka. Bo ja tu mam i różne bloki, i jakieś tam sprawdziany, które tutaj po prostu zachowuję. Jakieś ekierki. Każde po prostu ma swój przedziałek na literkę. I zobaczcie, tu mam jakieś jeszcze zdania z matmy z starego roku. Bloki. I to wszystko jest bardzo ciężkie. I ja to noszę praktycznie codziennie ze sobą. O, to jest z Empika. I to wam bardzo polecam, jeżeli chcecie sobie zorganizować wszystko alfabetycznie, ale no, jest dosyć ciężkie, więc ja staram się to nosić w miarę codziennie, ale jak mam na przykład więcej lekcji, to tego nie noszę, żeby po prostu nie było mi jeszcze bardziej ciężko. Dalej, no to mam oczywiście zeszyty i tak dalej. Następnie jest mój ukochany portfel z Cropa. Tutaj mam zdjęcia, tutaj mam jakieś karty. Tutaj zwykle noszę też moją legitymację szkolną, a tu mam moją starą legitymację, która już nie jest aktualna, bo jest stare zdjęcie i to zdjęcie jest po prostu jakaś masakra. W tym tutaj mam jeszcze jakiś rozkład autobusów, może czasami się przydaje. Tutaj mam jakieś naklejki, jakąś taką zawieszkę małą i oczywiście kolekcjonuję różne kupony i tak dalej. Na przykład jak na wycieczce dostanę jakieś tam, widzicie, na przykład z muzeum mam takie coś, czy tutaj mam zdjęcie Justina jeszcze ze starego Brawo, zobaczcie, z grzyweczką. Tutaj mam jakąś taką, jakieś coś z parku. Tutaj mam z Zamku Królewskiego, z Chęcin. Tutaj mam z parku miniatur. Różne takie dziwne rzeczy. Tutaj mam wizytówkę salon pielęgnacji dla psów, to gdzie mój pies jeździ do spa takiego. Tutaj mam Ponto Cropa, który jest już nawet nieważny, dawno, dawno temu. Tutaj mam jeszcze uzdrowisko, kopalnia soli Bochnia. Tak więc ja takie rzeczy sobie zachowuję. Mam tutaj ich trochę, już nie będę wam wszystkiego pokazywać. Jakieś przeróżne, wiadomo, paragony i tak dalej, o druga rozpiska jazdy autobusów. Mój portfel oczywiście zawsze muszę mieć przy sobie z Cropa. Bardzo fajny jest, polecam wam, szczególnie jeżeli stanę. No, tak jak mówiłam, tutaj oprócz zeszytów i tych różnych rzeczy, książek, przechodzimy teraz tutaj do tej małej kieszonki. Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałam tutaj wam pokazać. Noszę oczywiście zawsze ze sobą gumę Orbit. Zawsze, zawsze mam przy sobie, jak nie taką paczkę dużą, to małą. Czasami nawet trzy noszę, nawet nie wiem. Tak więc gumy muszą być. Następnie jest moja Tangle Teaser kompaktowa, ze względu na to, że sobie kupiłam oryginalną, w sensie oryginalnych wymiarów. To jest ta mała kompaktowa, tutaj gdzie się właśnie nadaje do plecaka, do torebki w sam raz. Tak więc ją noszę sobie do szkoły. Noszę oczywiście też pokrowiec na moje okulary, w środku jeszcze zwykle noszę szmatkę, ale akurat teraz mam tam ją na biurku, tutaj na przykład na WF sobie wrzucam. Mój telefon oczywiście musi być zawsze tutaj przy mnie, w plecaku albo w kieszeni, akurat teraz był w plecaku. I zwykle jeszcze noszę kluczyk od szafki, kluczyk od domu, akurat tutaj teraz tego nie ma. I to jest praktycznie tyle, co noszę w moim plecaku. I mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. Myślę, że niczego nie zapomniałam. Tylko czasami jeszcze noszę słuchawki, ale słuchawki są za duże i teraz ich tak cały czas nie nosiłam po prostu. Ale to na tyle. Mam nadzieję, że się filmik spodobał. Dajcie łapkę w górę, wpadajcie na moje social media. Instagram, Snapchat, Facebook, blog. Wszystko macie podane w opisie oraz niektóre rzeczy tutaj. Bloga macie oczywiście w opisie. I zapraszam was do kolejnych filmików. Pa, pa!